Nasz rynek pracy oczekuje nowych pracowników, to znaczy bezrobocie jest na historycznie niskim poziomie. Według Eurostatu jest to około 2,8%. Liczba wakatów szacuje się na setki tysięcy niezapełnionych miejsc pracy. W związku z tym dopływ potencjalnych pracowników z Ukrainy byłby bardzo korzystny dla polskiej gospodarki. Pracodawcy są przygotowani na przyjęcie pracowników do pracy. Dotychczasowa fala migracji z Ukrainy spowodowała, że pracodawcy musieli w odpowiedni sposób przygotować stanowiska pracy, zapewnić kursy językowe, szkolenia BHP-owskie, przygotować też stanowiska pod kątem zróżnicowanych płci, które będą do nas przyjeżdżały. Czyli oferują stanowiska pracy nie tylko mężczyznom, ale większość miejsc pracy jest dostosowanych do tego, żeby zatrudniać w nich kobiety. Mówimy o normach udźwigu, mówimy o dostosowaniu narzędzi logistyki wewnętrznej do potrzeb, ale też o tym, żeby zapewnić właściwe szkolenia. Niektóre stanowiska pracy były dedykowane w zasadzie wyłącznie dla mężczyzn. Zauważyliśmy wśród pracodawców tendencję do zatrudnienia coraz większej ilości kobiet. Większość z naszych klientów zatrudnia nawet połowę kobiet w swoich zakładach pracy. W zasadzie każda branża narzeka na brak pracowników. Te takie najbardziej klasyczne, które mają stały niedobór rąk do pracy, to jest sektor budowlany, ale mówi się też o handlu, na pewno o transport, do tego dochodzą wszystkie zakłady produkcyjne, w których rekrutacja jest prowadzona w sposób niemal stały. Możemy powiedzieć, że w zasadzie niemal wszystkie sektory gospodarki oczekują dopływu pracowników. I to mówimy zarówno o stanowiskach, które nie wymagają jakichś szczególnie wysokich kwalifikacji, ale też o bardziej zaawansowanych, o sektorach IT, o sektorach bankowości, kadrze menedżerskiej i tak dalej. Należy stworzyć centra, które będą oceniały poziom kompetencji osób, które przyjeżdżają do nas. I to powinno być robione możliwie jak najszybciej. Jeśli jest to możliwe, to już na samej granicy uchodźcy z Ukrainy powinni otrzymywać PESEL, bo według najnowszych informacji będą uciekinierzy z Ukrainy otrzymywali w Polsce PESEL-e. Na tym etapie powinno się już oceniać kompetencje, które posiadają, stworzyć bazę kompetencji pracowników po to, żeby móc kojarzyć ze sobą pracodawców i pracowników. Specustawa będzie ułatwiała zatrudnianie imigrantów. Nie będzie już trzeba długich, skomplikowanych procedur z zatrudnianiem, z uzyskiwaniem pozwoleń, z uzyskiwaniem jakichś tam deklaracji. Z tego, co deklaruje rząd, zatrudnianie uchodźców nie będzie obarczone jakimiś szczególnymi konsekwencjami, jeśli będzie odbywało się w ramach zaprojektowanych wcześniej procedur. Na pewno będą zyskają dostęp do opieki medycznej, na pewno zyskają dostęp do świadczeń społecznych, do platform cyfrowych, no i możliwości pracy przez 18 miesięcy pobytu w Polsce, możliwości przedłużenia tego pobytu o kolejne 18 miesięcy w momencie, kiedy ten pierwszy pobyt się zakończy.